Nauczyliśmy się krokoberka, potrafimy się nim obracać. Zatem przyszedł czas, byśmy w końcu zaprosili kogoś do tańca. Stajemy naprzeciwko siebie, w lekkim rozkroku, starając się, żeby nasze stopy lekko się zazębiały, tak żebyśmy mieli przestrzeń, w której nie będziemy deptali się po palcach. Jak się trzymamy? Chłopak trzyma dziewczynę w tym miejscu, natomiast dziewczyna trzyma za ramię lub pod łopatkę. Nigdy nie kładzie ręki w ten sposób. Ta strona jest bardzo ważna, gdyż jest to nasza kierownica w tańcu. Daje wzajemne oparcie. Poza tym, nigdy w tańcu nie jesteśmy usztywnieni, nie tańczymy w literkę V. Natomiast raczej jesteśmy pochyleni ku sobie i jesteśmy rozluźnieni. Zatem spróbujmy zatańczyć oberka w ten sposób, że będę prowadził swoją partnerkę do przodu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Krok jest drobny, posuwisty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że jest balans ciała. Raz na jednej stronie, raz na drugiej. Raz na jednej, raz na drugiej. Raz na jednej, raz na drugiej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bęc! Thank you.